jak się zabezpieczyć przed nadużyciami w procesie sprzedaży. Pierwsza rzecz to jest kwestia tego, żeby obserwować firmę, w której jesteśmy, w której chcemy coś kupić. Jeżeli jest tak, że w tej firmie coś nam nie gra, to znaczy może być na przykład bardzo mało towaru na półkach, albo handlowcy mogą być kompletnie niezaangażowani, odstąpmy od zakupu, bo to może świadczyć o tym, że w takiej firmie jest coś nie tak. Jeżeli handlowiec jest bardzo nachalny, jeżeli jest coś takiego, że na przykład handlowiec prowadzi prezentację tak, jakby miał skarb do sprzedania dla nas, jakby jego produkt nie miał żadnych wad, też należy od razu włączyć wszystkie systemy bezpieczeństwa, bo coś jest nie tak. Nie ma ofert, nie ma produktów, które mają same zalety. Jeżeli handlowiec próbuje nam to wcisnąć, znaczy, że coś może tu nie grać. Jeżeli handlowiec jest... Użyję takiego trochę trywialnego słowa namolny, co znaczy dzwoni do nas, dzwoni po kilka razy, nie idźmy w coś takiego. To są firmy, które robią proste nadużycia, znaczy mogą nam sprzedać produkt, który jest warty 1000 zł za 2500 i jeszcze przedstawić to tak, że to była dla nas super oferta, super okazja. I przede wszystkim uważajmy na podstawowe rzeczy, czyli na to, co nam się podsuwa, na umowy, na wszystko to, co podpisujemy. I oczywiście uważajmy na te wszystkie hasła, że to okazja, że to ostatnie chwile, że to ostatni moment, że to już dzisiaj, jak dzisiaj nie podpiszemy, to jutro już tego nie będzie. Nie ma czegoś takiego w handlu. Jeżeli ktoś nam mówi, że promocja jest tylko dzisiaj, jutro jej nie będzie, to właściwie należałoby odstąpić od transakcji, poczekać do jutra i zobaczyć, czy jutro będzie dokładnie tak samo, a wtedy to znaczy, że ktoś próbuje nas po prostu oszukać.